Yildiz chciała zabić Azajf, ale została powstrzymana. W 498 odcinku Więźnia Miłości okaże się, że zostawiła na miejscu pewien dowód. Wyjdzie na jaw, że chciała ją zabić? Sprawdź, co się wydarzy w 498 odcinku serialu Więzień Miłości. Duni Eidogduk nie może znieść faktów, że August Ceng Toruń tak bardzo przejmuje się ranną Azajf Tenis Ozłem Durmaz. W końcu postanowiła ją zabić, na szczęście została w porę zatrzymana. Tymczasem Tariq Merk Ocal zabrał Zelihę Ozgejagis do siebie i opiekuje się nią. W 498 odcinku serialu Więzień Miłości Tariq nie wypuszcza Zelihy z domu, by odetchnęła po próbie samobójstwa. W końcu na miejsce przychodzą Kanan Gans Matlu i Selin Ozge Aktas, ale dziewczyna śpi. Tymczasem pisze do niej Samet Emre Kaltil Kailic Gokberg Demirci, zachodzi w głowę, jaką tajemnicę skrywa Azajf. Postanawia dowiedzieć się tego za wszelką cenę. Yildiz orientuje się, że zostawiła w sali Azajf bransoletkę i wraca, by ją odzyskać. Na miejscu natyka się na Oguza. Oguz dba o Azajf, jest przejęty jej losem i bardzo się martwi. Yildiz, widząc to, dosłownie odchodzi od zmysłu. Więzień Miłości odcinek 498 w środę, 24 lutego 2021 roku o godzina 17:15 w TVP2, sprawdź program TIFF.